Witam serdecznie, ja nazywam się Filip Podstawski, to nowy cykl na moim kanale. Będziemy sobie tutaj czytać różne klasyczne dzieła różnego typu, filozoficzne, historyczne i tak dalej. Z czasem być może będzie tutaj dyskusja na żywo, dlatego że będę starał się również odczytywać te teksty na żywo. Póki co wrzucam pojedyncze rozdziały osobno, żeby sprawdzić, jak w ogóle taka seria się przyjmie. Zachęcam oczywiście do komentarzy. Ostrzegam, że to nie będzie audiobook, dlatego że będą tu niekiedy takie lekkie potknięcia w tekście i tak dalej. Będzie to właśnie bardziej czytanie na żywo niż nagrywanie audiobooka. Może z czasem to uda mi się to wszystko uporządkować, ale na razie będziemy sobie po prostu pewne teksty czytać z tym zaznaczeniem właśnie, że nie jest to robione całkowicie idealnie. Zapraszam do słuchania. Masoneria, jej istota, zasady, dążności, początki, rozwój, organizacja, ceremoniał i działanie. Według pewnych, przeważnie masońskich źródeł napisał dr Józef Sebastian Pelczar, biskup przemyski. Rozdział pierwszy. Nazwa, powstanie, cele i cechy masonerii. Treść. Różne nazwy masonerii i masonów. Trudno poznać dokładnie ich wszechstronnie istotę, cele i cechy masonerii, a jednak to poznanie jest konieczne. Powstanie masonerii i pierwotny jej cel. Zadanie i istota masonerii według jej konstytucji, ogólników, pism i mów lożowych. Jakim jest jej stosunek do religii? Trzy główne grupy i ich tendencje. Wydanie walki na zabój Kościołowi katolickiemu przez masonerię romańską. Świadectwo eksmasona Zoli i wyrok Leona XIII. Czy masoneria zajmuje się polityką? Wyznanie przeciwników masonerii i samych masonów. Związek masoński jest tajny według zeznań samych masonów. Związek ten jest kosmopolityczny. Czy masoneria jest wszędzie jedną i uniwersalną? Jakie w niej istnieją różnice, a co pojedyncze grupy jednoczy? Masoneria, inaczej masonią, frankmasonią, wolnomularstwem lub frankomasoństwem u nas zwana jest, jest to związek humanitarny utworzony w roku 1717 w Anglii, a mający swą odrębną organizację i swe wybitne cele. Masoni, u nas także farmazonami zwani, nazywają swój związek bractwem, przez to, że on ludzi różnych wierzeń, stanów i narodów jednością zasad i dążności łączy w jedną niejako rodzinę. To znowu zakonem. Już to, że w wieku XVIII wywodzono go, aż niesłusznie, z zakonów rycerskich. Już, że to on wymaga od swoich członków ścisłego, jakoby zakonnego posłuszeństwa. Ze stanowiska religijnego trzeba uważać masonerię za sektę, wszelkiej religii pozytywnej, a szczególnie religii katolickich wrogą, o przejętą duchem indyfenderyzmu i naturalizmu. We Włoszech daje jej nazwę Setta Verde, sekta zielona, od zielonej barwy, jaką się spostrzega na jej szarfach i chorągwiach. Od związku masonów należy odróżnić ich ideę, czyli naukę. Tym ostatnio nazywają oni filozofią masońską, to znów sztuką królewską, przeto, że dając im, według ich wyobrażeń, światło i cnotę, czyni ich niejako królami w świecie idealnym. Czym jest masoneria? Różni sądzą. Nawet pośród katolików wykształconych, zwłaszcza w społeczeństwie polskim, nie brak takich, którzy istnienie i działalność masonerii między bajki kładą. Inni widzą w masonerii ludzi zamiłowanych w błyskotliwych odznakach, tajemniczych zebraniach i sutych biesiadach, ale zresztą nieszkodliwych. Inni natomiast wszystko zło przypisują masonerii, a nawet obwiniają ją o kult szatana, podczas gdy sami masoni i pokrewne im duchy wynoszą masonerię pod niebiosa. Zbadać istotę, cele i cechy masonerii nie jest rzeczą łatwą, bo nie bez słuszności przyrównano ją do kameleona, zmieniającego swe kolory, przeto, że według potrzeb miejsca i czasu różną przybierają postać. A jednak to zbadanie jest konieczne, chociażby dlatego, że masoni, w niektórych zwłaszcza krajach, wywierali i wywierają wielki wpływ na stosunki religijne, polityczne i społeczne. Wobec tylu sprzecznych zadań będziemy się starali dotrzeć do prawdy, trzymając się pewnych wiarygodnych źródeł. Kolebka masonerii stała w Londynie, a urodziny jej przypadły w roku 1717, bo w tym właśnie roku cztery loże londyńskie złączyły się ze sobą, utworzyły władzę naczelną zwaną Wielką Lożą i wybrały Wielkiego Mistrza, a wkrótce potem, rok 1723, nadało sobie odrębną konstytucję. W ten sposób powstało wolnomularstwo symboliczne albo idealne, które od mularstwa zawodowego wzięło nazwę, organizację, godła i znaki. Jaki był cel pierwotny tego związku?
Według wymienionej konstytucji z roku 1723 masoneria miała stać się ogniskiem zjednoczenia i środkiem do zawiązania szczerej przyjaźni między osobami, które by inaczej nie mogły zbliżyć się do siebie po ufale. Do tego zaś miało służyć z jednej strony usuwanie tego wszystkiego, co ludzie różni i oddala od siebie, mianowicie pod względem religii i polityki, z drugiej łączenie ich na podstawie humanitaryzmu, czyli zasad i dążności czysto ludzkich, a za pomocą wspólnych zebrań lożowych, wspólnych biesiad i wspólnych kas zapomogowych czy dzieł dobroczynnych. Założyciele pierwszej wielkiej roży nie mieli wcale tej pretensji, by reformować ludzkość. W miarę atoli, jak mnożyła się liczba lóż poza granicami Wielkiej Brytanii, wyłaniała się coraz jaśniej silniej ta tendencja masonerii, by wpływać nie tylko na swoich członków, ale także na kraje, narody i społeczeństwa całe. Czyli związek pierwotnie towarzyski i filantropijny stał się zarazem reformatorskim. Nic też dziwnego, że późniejsze konstytucje masońskie temu związkowi szersze dają zakres działania. Tak na przykład pierwszy artykuł Konstytucji Wielkiego Wschodu Francuskiego z roku 1871 w ten sposób określa istotę i zadanie Związku Masońskiego. Wolnomularstwo jest instytucją esencjonalnie filantropijną, filozoficzną i postępową. Przedmiotem jej jest poszukiwanie prawdy, badanie moralności uniwersalnej, nauki i sztuki i wykonywanie dobroczynności. Przyjmuje ona za swe zasady istnienie Boga, nieśmiertelność duszy i solidarność ludzką. Uznaje wolność sumienia jako prawo własne każdego człowieka i nie wyklucza nikogo dla tej wiary. Dewizą jej: wolność, równość i braterstwo. Podobnie wyraża się statut zakonu masońskiego włoskiego, ogłoszony w roku 1867, artykuł 1 i 2, a 100 lat przedtem regulamin lóż polskich z roku 1784 zapewniał, że zakon masoński stara się połączyć wszystkich ludzi węzłami ludzkości i pokoju i że głównym tego celem jest udoskonalenie człowieka pod każdym względem. Tożsamo według okulników wielkich wschodów masońskich i mów wypowiedzianych w lożach, masoneria nie jest sektą religijną albo partią polityczną, ale organizacją humanitarną, ogniskiem światła, szkołą cnoty, piastunką cywilizacji i postępu, opiekunką sprawiedliwości, pionierką kultury i prawdziwego idealizmu, sztandarem w walce o najdroższe skarby świata, a mianowicie o wolność myśli i sumienia, o równość, braterstwo i postęp, związkiem miłośników prawdy, piękna i dobra, a przeciwników zabobonu i wszelkiej tyranii, mających za zadanie budować świątynię życia indywidualnego i zbiorowego, a to przez wskrzeszenie idei humanitaryzmu. Czy te pochwały są usprawiedliwione? Jestże prawdą, że masoneria ma na celu jedynie dobro i postęp ludzkości, a mianowicie, że szanuje, pomnaża jej drogocenne skarby, jakimi są religie, moralność, pokój i ład społeczny? Odkładając szczegółową odpowiedź na te pytania do następnych rozdziałów, zbadajmy pokrótce, czy jest prawdą, że masoneria wyklucza ze swoich badań i rozpraw kwestie religijne i polityczne, czyli jakim jest stosunek masonerii do religii i polityki. Od samego początku stanęła masoneria na stanowisku nieograniczonej wolności sumienia i szerokiej tolerancji. Stąd do swego łona przypuszczała ludzi bez różnicy wyznania, polecając im już w konstytucjach z roku 1723 zachowanie prawa moralnego i tę religię, na którą się wszyscy zgadzają, czyli religię naturalną, z samego rozumu wysnutą. Tym samym masoneria od swojej kolebki okazała się przeciwniczką religii pozytywnych, a szczególnie religii katolickiej, którą wówczas w Anglii nazywano pogardliwie papizmem, bo nadprzyrodzonemu i boskiemu jej pierwiastkowi przeciwstawiała pierwiastek nie tylko przyrodzony i ludzki. Nic też dziwnego, że już w roku 1738 wywołała wyrok potępienia ze strony stolicy świętej. Z drugiej strony, ta właśnie idea masońska, obok różnych przynęt, podobała się wielu umysłom i indyferentyzmem religijnym zarażonym i sprawiała, że liczba lóż nader szybko rosła. W ciągu wieku XVIII masoneria pod wpływem Woltera i encyklopedystów francuskich, jako też iluminatów niemieckich, przesiąknęła duchem niedowiarstwa i rewolucji, co w krajach romańskich spotęgowało się w wieku XIX. Mimo to na czele pism masońskich figurował ciągle ten napis: ku chwale wielkiego budowniczego świata. Bywało też,
że władze masońskie pozwalały braciom chodzić z książką do modlenia na mszę świętą, jak to czynił m.in. Vergeren, wielki mistrz Wielkiego Wschodu Belgijskiego, albo przyjmować publicznie sakramenty święte. Dopiero w roku 1877 Wielki Wschód Francuski wyrzucił ze swoich statutów artykuły stwierdzające wiarę w istnienie Boga i śmiertelność duszy, wskutek czego nastąpił pewien rozłam w łonie masonerii. Mianowicie, ze względu na jej zasady i działanie na polu religijnym, politycznym i społecznym, można rozróżnić trzy główne grupy. I to pierwsza, grupę romańską we Francji, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Ameryce Południowej i Południowej, a jej tendencje podzielają mniej więcej loże w Belgii, Szwajcarii, Węgrzech, Rumunii, Grecji i w Egipcie. 2. Grupę niemiecką, do której zaliczają się także loże skandynawskie. 3. Grupę wielkobrytańską i północnoamerykańską. Pierwsza z tych grup oświadcza się jawnie pod względem religijnym za walką z Kościołem katolickim, pod względem politycznym za Republiką Demokratyczną, pod względem społecznym za radykalizmem antychrześcijańskim. Tę przede wszystkim grupę mamy w tym dziele na oku. Po ostatnich zwycięstwach masonerii i sprzymierzeńców we Francji i w Portugalii tak się wzmogła jej buta, że tam występuje otwarcie z przubicą i rzuca hardo rękawicy religii katolickiej, której śmiertelnie nienawidzi i której się jedynie lęka. Jeszcze w roku 1889 na kongresie Lourdes de Deus Chartres padły takie słowa. Masoneria ma tę rolę, by zwalczać religię, która stworzyła zasadniczą obłudę. Trzeba na ruinach religii katolickiej, rozsypującej się w gruzy, postawić i wznieść filozofię pozytywną. Walka zacięta między katolicyzmem i masonerią, powiedział niedawno jeden z wybitnych masonów francuskich, brat Desmond, jest walką na śmierć bez wytchnienia i pardonu. Wszędzie, gdziekolwiek ukaże się człowiek czarny, muszą znaleźć się masoni. Wszędzie, gdziekolwiek wzniosą krzyż na znak jego panowania, musi ukazać się sztandar masonerii jako znak wolności. Podobne hasła rozbrzmiewają we Włoszech i gdzie indziej. Czymże tedy jest masoneria w owych krajach, jeśli nie sektą antyreligijną, dążącą ostatecznie do usunięcia religii Chrystusowej, a zastąpienia jej swoją religią, to jest kultem natury i ubóstwieniem człowieka, jakoż też do obalenia Kościoła, by zamiast niego stać się Kościołem świata. Sam pisarz masoński Henryk Boss przyznaje, że od roku 1870 masoneria krajów romańskich, nie wyjmując Belgii, popadła w niecną wolnomyślność i dziki radykalizm. Mamy też świadectwo innego masona wyższych stopni nazwiskiem Zola, który nawróciwszy się w Rzymie w roku 1896 odwołał swe błędy przed księdzem Salua, generalnym zakomisarzem świętej inkwizycji, i takie w dziennikach ogłosił oświadczenie. Ja, niżej podpisany, Salutore Aventore Zolla, eks wielki mistrz, eks wielki hierofant, eks suweren, eks wielki komandor, założyciel wolnomularstwa w Egipcie i przyległych prowincjach, oświadczam niniejszym, że byłem członkiem przez przeciąg około 30 lat lóż wolnomularskich, a przez lat 12 rządziłem niemal, mając w ręku absolutną władzę, a zatem miałem sposobność poznać dokładnie początek ich i cele, i prawa, i nauki. Wolnomularstwo udaje, że jest czysto filantropijnym, filozoficznym związkiem, który postawił sobie za zadanie poszukiwanie prawdy, naukę powszechnej moralności, umiejętności i sztuki, tudzież wykonywanie uczynków miłosiernych. Udaje, że szanuje religijne przekonania każdego ze swych członków. Zapewnia, że na swych zebraniach unika zasady jakiejkolwiek religijnej i politycznej dyskusji, zaręcza, że nie jest ani politycznym, ani religijnym zjednoczeniem, lecz świątynią sprawiedliwości, ludzkości, miłości itd. Wobec tego zaręczam, że wolnomularstwo jest czymś zupełnie innym, czymś wręcz temu wszystkiemu przeciwnym. Dobrem, rzekomo zawartym w ustawach i przepisach wolnomularskich, nie ma ani chrzty prawdy. Kłamstwem, prawdziwie bezczelnie kłamstwem jest owa obłudnie głoszona sprawiedliwość, ludzkość, filantropia, miłość. Nie panują one ani w wolnomularskiej świątyni, ani w sercach wolnomularzy. Ci ostatni,
o pewnych nieznacznych wyjątkach nie wspominając, cnót tych bynajmniej nie wykonują. Prawda w loży nie przemieszkuje i wolnomularze jej nie znają. Kłamstwo, obłuda, oszustwo, osłonięte pozorami prawdy, rządzą wszechładnie wolnomularską rzeszą. W gruncie rzeczy, za to zaręczam, wolnomularstwo najsłuszniej nazywać by można religijnym związkiem. Jego celem jest zniszczenie wszelkich religii, a przede wszystkim religii katolickiej, aby zająć jej miejsce i sprowadzić rodzaj ludzki do pierwotnego poganizmu. Dziś przekonałem się jasno, wiem co sądzić i czuję głęboki żal, że młodzi przez lat 30, przyznając się do wolnomularskich zasad, rozszerzając je, a tak prowadząc wielu innych do błędu, w którym sam się znajdowałem. Oświecony od Boga, poznałem dotychczasowe zło. Dlatego pożegnałem się z lożą, odstąpiłem jej raz na zawsze i wyrzekłem się wobec Kościoła wszystkich moich błędów. Błagam Boga o przebaczenie za liczne zgorszenia dane przeze mnie w czasie, w którym należałem do sekty. I proszę również o przebaczenie Ojca Świętego, naszego Leona XIII i wszystkich, których zgorszyłem. Podpisano Zola. Czyżby tedy niesłusznie powiedział Leon XIII w encyklice Humanum Genus 20 kwietnia 1884 roku, że celem masonerii jest obalenie z gruntów wszelkiej karności religijnej i państwowej, jaką instytucje chrześcijańskie wytworzyły, a postawienie nowej według swego ducha, opartej na podstawach i prawach wziętych z naturalizmu. Co do polityki, nie jest prawdą, jakaby masoneria szanowała opinie polityczne swoich członków i zakazywała im nawet dyskusji o kwestiach politycznych na zebraniach lożowych. Bo jak to poniżej wykażemy, począwszy od rewolucji francuskiej, nie było w świecie politycznym, zwłaszcza w krajach katolickich, żadnego przewrotu, ani też zamachu na kościół katolicki czy na monarchię, w którym by masoni nie mieli większego lub mniejszego udziału. Wyznał to znany poeta Lamartine dnia 10 marca 1848 w ratuszu paryskim, przemawiając do deputacji masońskiej. Wypowiedział to także minister króla pruskiego Hauswitz w memoriale, podanym monarchom zebranym na kongresie w Weronie w roku 1822, a zeznania te jego tem są wiarygodniejsze, że on sam był masonem, ale poznawszy dążności sekty, z oburzeniem ją porzucił. Pierwotnymi staraniami moimi, oto jego słowa, było podzielić się z Fryderykiem Wilhelmem III zrobionym odkryciem. Nabyliśmy wtedy przekonania, że wszystkie stowarzyszenia masonerii, od najniższych do najwyższych stopni, dążą do zagłady uczuć religijnych i do wprowadzenia w życie planów najbardziej zbrodniczych, a stopnie niższe są tylko płaszczykiem do wyższych. Te plany zbrodnicze, o których mówi minister, odnosiły się do wywołania rewolucji francuskiej. Że i później ludziom było lożą zajmować się kwestiami religijnymi i politycznymi, świadczy uchwała Wielkiego Wschodu Belgijskiego z 24 czerwca 1854, którą publikując, wielki mistrz Vergeren wyraźnie oświadczył, że i przed rokiem 1854 tak było. Co do lóż włoskich, wypowiada szczerze Rivista della Masoneria Italiana, rok 1882, gdyby masoneria nie chciała się troszczyć o religię i politykę, popadłaby w niemoc i zgotowałaby sobie upadek. Masoneria węgierska rozporządzeniem z 16 marca 1890 roku nakazała nawet adeptom stopni wyższych brać udział w życiu politycznym i starać się o zajęcie jak najwybitniejszych stanowisk w życiu społecznym. Pierwej jeszcze zastosowana ta zasada we Francji i gdzie indziej. A dlaczego tak się działo? Wytłumaczył delegat francuskiego Conseil d'Ordre na kongresie Luge des Deux Chartes. Masonerię można było dawniej uważać jako stowarzyszenie wzajemnej pomocy, jako związek dla przyjemności, gdzie członkowie zebrali się chętnie na bratanie agapy, jako zjednoczenie przyjaciół. Dziś masoneria stała się towarzystwem działającym, towarzystwem mającym rolę polityczną, wychowawczą. Nic też dziwnego, że w roku 1891 konwent, to jest jakby parlament lóż Wielkiego Wschodu Francuskiego, utworzył osobną komisję, która by obmyśliła środki do wywalczenia dla Wielkiego Wschodu Francji jak największego wpływu
jak najskuteczniejszej akcji na życie polityczne i społeczne kraju. Nic również dziwnego, że na konwencie w roku 1898 sprawozdawca Massé wyraźnie zapowiedział: masoneria ma naglący obowiązek mieszać się coraz czynniej do walk politycznych i świeckich. Rzeczywiście sojusz lóż z radykałami i socjalistami dokonał tego, że w latach 1900-1906 parlament francuski uchwalił prawa wymierzone przeciw kościołowi i religii. Ponieważ jednak mieszanie się masonerii do polityki wywołało w ostatnich czasach wielką wrzawę we Francji, przeto prezydent Wielkiego Wschodu, de Bierre, wydał 17 lutego 1912 roku okólnik do lóż tejże federacji, że loże, jako loże, nie mogą należeć do jakiejkolwiek grup i organizacji politycznych. Ale ten zakaz nie odnosi się do masonów jako jednostek i ma tylko na celu uspokojenie opinii publicznej. Masoneria nie jest zatem instytucją li tylko towarzyską i humanitarną, ale raczej polityczną, bo na swoich zebraniach i w swoich pismach zajmuje się polityką, dążąc do opanowania władzy i przekształcenia społeczeństwa w myśl swoich ideałów. Nawet w Niemczech mieszają się czasem loże do polityki, jak na przykład w czasie tzw. Kulturkampfu, a sam Findel przyznaje, że wykluczenie polityki nie może być daleko posunięte. A jakież są cechy zewnętrzne masonerii? Przede wszystkim jest to związek zamknięty i tajny, a takim był od początku i takim ma na przyszłość będzie. Wprawdzie dzisiaj masoni twierdzą, że masoneria acz sama w sobie jest tajemnicą, nie zawiera jednak żadnych tajemnic, krom tego, że nie pozwala zdradzić haseł, znaków i niektórych uchwał lożowych, powołują się zaś na to, że wychodzą osobne czasopisma masońskie i że bywają drukowane sprawozdania z posiedzeń Wielkich Wschodów czy kongresów. Ale na to odpowiedzmy. Dlaczegoż masoneria oddziela się tak skrzętnie od profanów i nie dopuszcza ich na swoje zebrania, choćby byli przedstawicielami władzy? Dlaczego ma niższe stopnie i wyższe, a przed tymi, co należą do masonerii symbolicznej albo niebieskiej, to jest do stopni niższych, uchyla tylko rąbek tajemnicy i nawet w Niemczech prowadzi adeptów powoli do głębszego poznania? Dlaczego od wszystkich swoich członków żąda przysięgi i to dawniej pod groźbą śmierci, że tajemnicy nie zdradzą? Dlaczego tajemnice swoje osłania fantastycznymi alegoriami i symbolami, które rozmaicie i nieraz umyślnie mylnie wykłada, aby nawet masoni niższych stopni prawdy całej nie poznali? Dlaczego nawet tam, gdzie jest instytucją publiczną, nie wszystkie uchwały albo rozprawy lóż czy władz niewyższych ogłasza? Nic w tym dziwnego, bo tajemniczość jest potężną bronią i skutecznym wabikiem masonerii, której służy także wybujemy symbolizm i nauczanie ustne w lożach, także nie masz już ani jednej książki, która by wyłuszczała jej dogmatyczne, etyczne i polityczne zasady. W potrójnej ukryci nocy, mówi pewien mason, chodzimy pomiędzy naszymi wrogami i niepostrzeżeni przenikamy ich słabości i zdobywamy sobie w ten sposób panowanie nad ich umysłem i sercem. Podobnie a północnoamerykańskiej masonerii wyrażają się najcilniejsi jej pisarze. Albert McKee, An Encyclopedia of Freemasonry and Kindred Sciences, Philadelphia 1906, Masonic Ritualis, New York 1867, i Albert Pike, Morals and Dogma on the Ancient of Accepted Scottish Rite of Freemasonry. Według nich są dwie doktryny, dwie szkoły, dwie klasy masonów, jedna zewnętrzna, dla niższych stopni, zwanych niebieskimi, druga wewnętrzna, dla wtajemniczonych najwyższych stopni. Co przypomina szkołę Pitagorasa, gdzie tylko wybrani uczniowie byli przyjaciółmi mistrza i znali całą prawdę. W Ameryce, jak świadczy dr McKee, jest wielu masonów zwanych parrot masons, papugi masoni, rusty masons, masoni zardzewiali, albo knife and frank degree, to jest masoni stopnia noża i widelca, przeto, że tylko uczestniczą w ucztach masońskich. Wyżej stoją bright masons, masoni jaśni, którzy obeznani są z rytuałem i symbolizmem masonerii, albo ponad wszystkimi górują nieliczni wybrańcy, którzy rozumieją tajemną jej filozofię. Stopnie zewnętrznej masonerii są niejako portykiem świątyni, w którym członkom odsłania się część symbolów, ale umyślnie z fałszywym ich tłumaczeniem, podczas gdy prawdziwa interpretacja zachowana jest dla adeptów wyższych stopni, czyli dla książąt masonerii.
Masoneria, mówi brat Albert Pike w dziele Morals and Dogma, jak wszystkie religie, misteria, hermetyzm i alchemia, kryje swoje objawienia przed ogółem, a to z wyjątkiem adeptów i mędrców, czyli wybranych, i umyślnie używa fałszywych wyjaśnień i interpretacji swoich symbolów, aby prawdę zasłonić przed oczyma tych, którzy nie mają być do prawdziwego światła dopuszczeni. Światło bowiem nie jest dla tych, którzy nie są zdolni go przyjąć. Masoneria zazdrosna jest o swoje tajemnice i umyślnie daje o sobie błędne komentarze. Dla nas tylko, dzierżących najwyższą władzę, tak pisze w tymże dziele Albert Pike, uchyla prawda całkowicie swoją zasłonę i daje nam poznać, widzieć i czuć, że człowiek jest sam dla siebie Bogiem, kapłanem i królem zarazem. To właśnie jest wniosłą tajemnicą, kluczem umiejętności i szczytem intuicji. O jakże nieskończenie wyżej stoi Kościół katolicki, który wszystkim te same prawdy głosi i nie ma nic skrytego. Nadto masoneria jest związkiem kosmopolitycznym, bo nie tylko stara się we wszystkich krajach Europy i w innych częściach świata założyć swe loże, ale także usunąć szlanki istniejące między narodami i doprowadzić do ich zbratania, ale na gruncie jednej wiary, jednej etyki i jednej służby Bożej, jak to czyni Kościół katolicki, ale na podstawie praw, interesów i kultu człowieka. Wprawdzie masoni zapewniają, że miłość ojczyzny kładą między swe obowiązki, ale przedmiotem tej miłości jest przede wszystkim ludzkość cała, z czym podobnymi są do socjalistów, którzy za swój naród i swoją ojczyznę uważają proletariat całego świata. Nic też dziwnego, że z lóż francuskich wychodzą czasem hasła «Ni Dieu, ni Père», ani Boga, ani ojczyzny. Nie wynika stąd, że wszyscy masonie zapierają się swojego narodu i swojej ojczyzny. Wszakże historia świadczy, że tu i ówdzie, jak na przykład w Polsce na początku XIX wieku, działali oni w duchu narodowym, ale nie jest to zgodne z ich ideą przewodnią, według której masoneria jest międzynarodowa i kosmopolityczna. Toż słusznie twierdzi masońskie czasopismo Bauchite, że masoneria narodowa sprzeciwia się sama sobie i istnieć nie może. A czy masoneria w całym świecie jest jedną i uniwersalną, tak jak jednym uniwersalnym jest Kościół katolicki? Pewną jest rzeczą, że masoneria nie ma organizacji jednolitej, ani jednego na cały świat kodeksu, ale obejmuje więcej rytów, czyli obrządków czy systemów, różniących się między sobą rytuałem i liczbą stopni. Nie ma też masoneria najwyższej władzy centralnej, której by wszystkie władze i grupy masońskie podlegały, ale każdy Wielki Wschód czy Wielka Loża ma zupełnie niezależną autonomię. Dopiero w ostatnich czasach starają się pojedyncze grupy masońskie, ale nie wszystkie, o ściślejsze zjednoczenie się, mianowicie za pomocą kongresów internacjonalnych i z biura internacjonalnego utworzonego w roku 1902 w Neufethel, jak to w rozdziale 9 bliżej poznamy. Nawet co do celów masonerii i co do taktyki przeprowadzenia tychże zachodzą znaczące różnice. Tak na przykład masoneria we Francji, Włoszech, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, w środkowej i południowej Ameryce nie ukrywa się z tym, że jest nieubłaganą nieprzyjaciółką Kościoła katolickiego, także stara się mu szkodzić we wszelki możliwy i wszelki sposób i wszelki sprzeciw niemu używa broni. Podczas gdy w Niemczech, w Anglii i w północnej Ameryce tej walki w takim stopniu nie widzimy, bo inne są stosunki polityczne. To atoli jest pewne, że masoneria wszystkich krajów jest nieprzychylnie usposobiona do religii katolickiej. Nic z tym dziwnego, bo jej zasady i dążności sprzeciwiają się wręcz dogmatom i prawidłom tej religii, tak, że o jakimś pojednaniu się nie może być mowy. Pamiętać też trzeba, że masoneria nie tylko na ten czas szkodzi Kościołowi katolickiemu, gdy go współce z radykałami, socjalistami i Żydami otwarcie zwalcza, ale także, gdy podziemną swoją robotą, przy pomocy związków i pism wolnomyślnych, socjalistycznych, żydowskich i liberalnych, wszczepia katolikom ducha swojego, a zatruwa katolickiego. Skutki tego powolnego zatruwania, czyli jak trafnie powiedziano, tej infiltracji ducha masońskiego, pokazują się, niestety, we wszystkich krajach katolickich, czego dowodem jest spotęgowanie się złych prądów, jak indyfenderyzmu, modernizmu, liberalnego katolicyzmu itd. Także poza sferą religii i polityki widoczne są pewne różnice między pojedynczymi grupami masońskimi, a znamiennym jest sąd jednego z masonów,
które na Kongresie Międzynarodowym Masonów w Genewie w roku 1902 przeciwstawiał Wielką Lożę miasta Jowa w północnej Ameryce. W krajach rasy łacińskiej masoneria jest pomocniczką intrygantów i skronieniem marzycieli. W Niemczech traci ona może coś ze swojego mistycyzmu, ale zyskuje pod względem praktycznym. Loże zaś angielskie prosperują przez to, że są bardziej konserwatywne. Ale mimo tych różnic, masoneria jest uniwersalna, a jak powiedział brat Findel, wszyscy na całym świecie rozproszeni masoni tworzą jedną lożę. Rozumie się w sposób idealny. Doktryna religijna i filozoficzna, odkrywana powoli i stopniowo adeptom, jest co do istoty wszędzie ta sama i ona to, wraz z ostatecznym celem, czyli ideałem masonerii, jest tą wewnętrzną spójnią, łączącą wszystkie grupy masońskie w jedno ciało i w jedną rodzinę. Masoni całego świata, mówi brat McKee, są związani razem w jedno wspólne braterstwo albo bractwo. Są współbraćmi węzła mistycznego, a ten węzeł zarówno święty, jak i nienaruszalny, łączy ludzi nie najzgodniejszych opinii w jedną bratnią ligę, darząc jednym językiem ludzi wszelkiej religii. Na mocy tego braterstwa każdy mason ma prawo odwiedzenia innych lóż w jakimkolwiek kraju i może od nich żądać wsparcia, jeśli tylko wylegitymuje swą przynależność do sekty. Silnym jej łącznikiem jest także symbolizm, wszędzie istniejący, acz nie wszędzie jednakowo wykładany, jakoż też jednolitość urzędów, w każdej bowiem loży symbolicznej, to jest trzech niższych stopni, urzędnikami są mistrz i dwaj dozorcy. Pod tym względem masoneria jest jedną i uniwersalną. Poznajemy teraz bliżej jej zasady i dążności co do religii i etyki, jak co do polityki i spraw społecznych. Zaznaczyć tu trzeba, że masoneria nie ma urzędowego wyznania wiary ani osobnego kodeksu praw, jak to ma Kościół katolicki, stąd jedynie z konstytucji i sprawozdań Wielkich Wschodów czy Wielkich Lóż, jako też z organów masońskich i z mów czy pism pojedynczych masonów poznać można, w co oni wierzą i do czego dążą. Rozumie się, że pod tym względem znaczna istnieje rozbieżność, jak to już wyżej nadmieniliśmy.